Bizon Super Z056, rocznik 80. Taki można powiedzieć klasyk. Jeszcze lampki ma u góry, ale ma nowe reflektory. Proszę zobaczyć, w pięknie zachowanym stanie jest znak jakości. Normalnie pierwsza klasa. Problemy są takie, że kapie sobie ze wszystkich tutaj kołpaków, ze wszystkich pięciu rozdzielaczy. Olej płynie strumieniem, wielką rzeką na sam dół. To będziemy uszczelniać. Lampeczki. Co tu się dzieje? Wariator jest. Na swoim miejscu jest lekki luz, jak tutaj, o widać, tłucze. Ale to się też zrobi. A prądniczkę już zrobiłem. Jest dobrze. Pokazuję obroty, bo nie pokazywało. Klasyczna opona w pasy. Oj, te opony pamiętam. Właśnie to był znak, że jechał bizon po drodze polnej. Rozdrabniacz. Teraz rozdrabniacz to podstawa. No i stare logo. Super Bizon. To też pamiętam jeszcze, jak nowe takie kombajny jeździły. Druga opona też jeszcze fabryczna w pasy. Dwie lampki, bo nie ma stopu. Tu jest remont. Widzę wielki remont, bo nie ma przenośnika. Zdjęty jest przenośnik głosowy. A tu był problem, bo się przekrzywiło to i nie było osi. Nie było osi. Łańcuch trochę kosiło. I tu jest też ciekawostka, że ta nakrętka tak płyciutko jest skręcona. Jest przebity za bardzo chyba. Nie da się dalej wkręcić. Brakuje tutaj po prostu gwintu. Jest założony pas. Tu łożysko było uszkodzone na... No czym to łożysko było? Na odrzutniku. To łożysko gdzieś tu widziałem wczoraj leżało. 6309. O! Koszyczek się rozsypał. Łożysko złom. Także więc bizon przygotowywany do żniw. Akumulatory 140 Ah, centra też klasyczne. A teraz wejdę sobie na bizona, pokażę, jak filtry się potrafią zapchać, ile par focli w samym filtrze. Filtr to jest pomocniczy i tu jest zaworek zwrotny założony, bo się wracało paliwo i trzeba było długo kręcić. No i tu jest problem, bo nie ma w ogóle skąd wziąć obrotów silnika, bo nie ma tej prądniczki w ogóle tutaj. Jakby ktoś miał, to proszę nam dorzucić. To będziemy się cieszyć. Rozrusznik. Tu też czujnik odkręciłem od odciśnienia oleju zaniku. Bo urwany miał konektor. Tu nie wiem, czemu jest dziura. Pewnie ktoś przewodem od akumulatora wybił dziurę. A, i tu jest wlew oleju. Nie ma w pokrywie. Tylko jest tu wlew, na dole. Także więc to jest taka różnica. Filtr jest w dół. Zaraz wejdę na pomost. No niestety kogut nie jest oryginalny, tylko jakiś Chińczyk. Nie ma elektry. A tutaj tak, wziernik całkowicie jest zapyziały. No i tutaj jeszcze jest ciekawostka, bo nie ma zegara. Zegar jest w remoncie. Bo taka była szybka, jakaś z pleksy, że nie było widać w ogóle wskazań. Biegi, tutaj jakiś emblemat ciekawy malowany. A w zbiorniku tutaj też zaglądałem, zobaczyć, czy jest czujnik odciśnienia od temperatury oleju, ale konektor jest luźny, trzeba będzie to poprawić. I tak to tutaj wszystko wygląda pomalutku. Bizon jest na starym logo Adamjet. Można sobie zobaczyć, jak wygląda logo. To jest to pierwotne logo, takie ładne logo, okrągłe. Później było logo z kłoskiem. Ciężko mi się było przyzwyczaić, jak z kłoskiem weszły, bo byłem przyzwyczajony do tych logów. Opona 100 mil. Piękny bieżnik. W ogóle ten bizon ma piękne opony. Jak na swój rok. Kto wie, czy nie były wymienione. Jak ktoś wie, co to znaczą te cyferki, to będzie wiedział, czy były wymienione. 12, 13, 18. Co to znaczy? Nie wiem. Nie ma klapy. Szkoda, że nie ma klapy, bo na klapie byłoby piękne logo firmy, z której on pochodzi. No i tak ten bizon wygląda pokrótce. Z jednej strony jest logo ładne, a z drugiej emblematy jak zakryte pokrywą też są ładne. Ogólnie kombajn dosyć fajnie wygląda jak na ten rocznik. 80.
Widać, że tutaj nawet nie wygniło nic. Są wycieki pewne. Nie ma tu szyberka. Tutaj hebelek jest. No dobrze. O. Bizon super. A i header. Header jest starego typu. Co prawda jest sześcioramienny, bo to jest bizon super. Ale tu chodzi o to, że jeszcze jest stary typ, jeśli chodzi o formę całego, tutaj tą boczną. No i tutaj jeszcze jest taki problem, że jest to już na pas, nie na krzyżak. Ktoś mówił, że ma być na krzyżak i faktycznie pierwsze też były na pas. No i czas na prace domowe. Tu już pokażę przy okazji, jak jestem. To robiłem co prawda w dzień, rano. Jak wygląda zegar. A po robocie wygląda tak. Pięknie. Wybrałem się do szklarza i prosiłem, żeby wyciął mi tutaj takie ładne, nowe szkiełka do zegarów, do bizona. Jakby ktoś się pytał, ile to ma, to jest tak, szyba dwójka. Nie, trójka, z trójki, bo to była trójka, to jest zrobiłem z trójki. Szyba jest trójka, a średnica 104 mm. Bardzo tanio tutaj mi to zrobili, po 2 złote sztuka. Także jak komuś pękło, tu wkleiłem oczywiście naklej do szyb, bo była wcześniej tutaj taka uszczelka, która już się po prostu sklepała i przy powtórnym złożeniu mogłaby być nieszczelna po tylu latach. Kolejna rzecz, która będzie robiona, w sumie już jest zrobiona, to jest czujnik. To jest czujnik zaniku ciśnienia oleju. Urwany był tutaj konektor. Widać, że jest naprawione. Dolutowałem po prostu. Gdzieś tam obciąłem i będzie dalej służył. No i cieknące kołpaki w rozdzielaczach. 5 sztuk cieknie. Jeden tutaj mam na biurku. I sobie patrzę, jak to jest zbudowane. No jest taki stworzeń z rowkami na 2 o-ringi. Tutaj w ogóle jeszcze przychodzi jeden o-ring. Tu mam wypisane numery. 30 razy 2. To tutaj przychodzi, o tu. Tu raczej nie powinno cieknąć, ale jak już się to odkręci, to trzeba dać nowy. A część ruchoma to ten stworzeń. I ten mniejszy o-ring to jest 8 razy 2, a większy jest 13,3 razy 2,4. Z tym, że tutaj uwaga, kupując kiedyś zestaw, tu pisze zestaw kompletacyjny. Komplementacyjny zestaw do rozdzielacza 2RR. Nie, 2R. Jak on się nazywa? 2RBS 10PL. Bizon super. Tutaj jest. Z056 przez 5 albo przez 6. No to tutaj podali. Proszę zobaczyć, jaki o-ring. Taki. To jest o-ring z zestawu, widać wyraźnie jest mniejszy. A to jest o-ring kupiony na sztukę w sklepie z o-ringami. I ten o-ring jest na pewno 13,3 na 2,4, a ten jest jakiś chudszy. Nie wiem czemu. Po wstawieniu takiego chudszego może być taki efekt, że będzie ciekło bardziej niż cieknie. Dlatego to taka będzie tylko próba. Czy to się uda, czy tutaj nie jest za duży luz, to się okaże. Co to będzie?
Najpierw na razie o ringi, bo to nie jest takie tanie, ponad 100 zł sztuka. 5 takich kołpaczków by kosztowało. No by kosztowało, bym powiedział, ponad 500 zł, także więc postanowiłem jeszcze kupić o-ringi 8x2, to jest nominał. 8x2, 2, troszeczkę większy, i 8x2,5 w razie czego. Zobaczę, czy się uda wcisnąć. Jak się uda wcisnąć 2,2, to zostawię na 2,2, a jak nie, to na dwójce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także więc ten 8x2 i 13,3 na 2,4 to są nominały o-ringi, które tutaj występują na tym sworzniu. No tu jeszcze przychodzi taka łapka. O. Tu nic więcej poza tym nie ma. Ta łapka trzyma, żeby ten sworzeń nie wypadł przy okazji. Żeby się nie wysunął, a z drugiej strony jeszcze przychodzi później zawleczka. Także więc to tak wygląda. No i tyle na temat wstępnych oględzin bizona. Resztę jutro się zobaczy, co się da zrobić, jak nie będzie lało.